Cześć, to ja z tej strony OmSidarz. Dzisiaj witam Was w moim trzecim odcinku z OmSi 2. Jak widzicie, jestem już na innej mapie. Może większość z Was tą mapę rozpoznaje, może nie. Jeśli ktoś nie rozpoznaje, jest to mapa fikcyjnego Szczecina. Zawitałem na tej mapie i na dobry początek oczywiście nie wybrałem długiej linii. Około 20 minut w jedną stronę, 20 minut w drugą, tak sobie dzisiaj pojedziemy. Jest to linia 387. Ona jedzie z dworca PKP Trzeszczyn do Bartoszewa i z powrotem. Fikcyjny Szczecin w sumie mogłem nagrać z kilku przyczyn, no bo miejmy nadzieję, że uda mi się dotrwać do końca tego wideo, bo ja naprawdę nie jestem pewien, bo próbowałem dużo razy nagrać z fikcyjnego Szczecina, nie udawało się, może dzisiaj się uda. Spróbujmy. Aha. Ja już mam tutaj wybrany rozkład, ja będę linią 387, tak jak już zresztą mówiłem, także wpiszmy sobie teraz wartości na Ibisie. Ostatnio zaczęły się pojawiać filmiki na moim kanale, tak jak już mówiłem. W poprzednim filmiku, w filmiku drugim z OmSi 2, że wcześniej po prostu nie miałem czasu z różnych przyczyn, nie, to jest route 1 chyba, tak? Tak. Z różnych przyczyn po prostu tego czasu nie miałem, żeby po prostu nagrać. Niskie ciśnienie, już się bałem, że niski stan paliwa. Nie miałem dużo czasu nagrywać, ale teraz już wróciłem, no i nawet dzisiaj nie miałem nagrywać filmiku, planowałem go nagrać po świętach, no bo przecież zbliżają się święta wielkanocne już w tą niedzielę. Ale coś mnie podkusiło, żeby dzisiaj nagrać filmik. No i dzisiaj nagrywam, jestem właśnie z wami. Wow, 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 wow. Oj, teraz się rozpędziłem troszeczkę. Ale na szczęście oni tutaj będą siadać wszystkimi drzwiami. To jest Solaris, polski chyba Solaris, a jak nie, no to trudno, ale wsiadają wszystkimi drzwiami, no to chyba jest okej. Okay. Dałam te ciągle niemieckie głosy. Dobry. NFAK, DPT. Proszę bardzo. Ja tylko sobie tutaj przyciszę to troszeczkę, bo tak głośno sobie ustawiłem, że... Tak, już panu daję ten bilet. Mhm. To będzie... Od reszty zaczynam. Proszę bardzo, ja panu najpierw dałem resztę. To przecież też tak można. Dobra, pół minuty chyba szybciej możemy pojechać. Te drzwi się powoli zamykają. O mój Boże. Linia numer 387. Kierunek Bartoszewo. Linia aglomeracyjna. Jedziemy. Następny przystanek Trzeszczyn, ulica Dziewiarska. Pażądanie. Tutaj naprawdę trzeba ostrożnie. Ta mapa, jeśli chodzi o samo jeżdżenie, o trasy jakie są, no według mnie po prostu potrzeba na niej więcej skupienia niż to było na PKM-ie. Ja oczywiście nie zrezygnowałem z PKM-u, ja będę dla was następny odcinek, najprawdopodobniej będzie z PKM-u, no ale w końcu chciałem nagrać odcinek z fikcyjnego Szczecina, no to stąd właśnie taki pomysł. Chciałem wam zaprezentować, no pewnie większość z was może zna tą mapę. A sobie te drzwi jeszcze zaraz zablokuję. Proszę. O nie, ten, przepraszam. Już od razu krzyczą na mnie, no. I teraz jeszcze raz sprawdźmy. Tak, dobra, jest okej. Okay. Ja jadę tutaj. Trzeszczyn, ulica Gwardii Ludowej. No tutaj naprawdę trzeba uważać na tych rondach, żeby tutaj przypadkiem nie zaliczyć krawężnika. A linia 387 jest to taka linia, taka, która naprawdę nie jeździ tam. Taka z tego co widać po takich bardziej wsiach czy coś takiego. Ale ja naprawdę mam duży sentyment do tej linii. To jest w sumie jedna z moich ulubionych linii na tej mapie. Nie wiem, tak sobie po prostu ją podobałem. Przepraszam, tutaj jest taka górka, że tak powiem, taki most, jakby naprawdę nie trzeba uważać, oj. Trzeba uważać, a tutaj jeszcze zaraz za zjazdem jest od razu zatoczka bardzo wąska i bardzo mała. Tutaj jakieś te dziwne te drzewa schodniki, no tak jak się da wjechać, to tak wjadę.
proszę bardzo. A już się drzwi szybciej otwierają. Halo. Halo. Ale polskiego to się już nie ma stanować. Nie wiem, tu ja oczywiście. Przystanek. Ulica, ulica Juchasowa. A tutaj mi się zdacha, zmieniło się. Ogólnie jest to fikcyjny Szczecin. Szczerze mówiąc, bym powiedział, że to jest moja chyba ulubiona mapka do OMSI 2. Gdy grałem projekt Szczecin za tamtych czasów, wow, teraz mnie zniosło. Znaczy sam, oj, dobra, już mu tam przyjechać, bo to będzie... O, się nie szajesz. No przepraszam, ale chcę dać panu tutaj przejechać. No to jest naprawdę wąski zakręt z moimi umiejętnościami jeżdżenia, no to mógłby być tutaj problem. Także ja po prostu sobie ten łuk wezmę taki, jaki chcę, żeby nie wjechać na krawężu. I tutaj są po prostu wyboje teraz. Wracając do tematu, projekt Szczecin to był mój ulubiona mapa za czasów, gdy po prostu grałem w projekt Szczecin. A teraz jest to po prostu fikcyjny Szczecin, no bo to jest ulepszenie czegoś już bardzo dobrego. No projekt Szczecin był dobry, no ale jak na te czasy, czy dla mnie on jest ciągle dobry, nawet na te czasy, ale teraz już się tworzą o wiele mapy lepsze, bardziej szczegółowe i takie i tym podobne. Bez biletu. Co ty mi się tak opóźniają? Dobra, jedziemy. Następny przystanek. Ulica, ulica Grodoszewska. Projekt Szczecin bardzo lubiłem swojego czasu, no wiadomo, to była taka jedna z pierwszych map, które ja grałem tak naprawdę. Na OMSI 2 akurat, bo na OMSI 1, jak zaczynałem swoje przygody z OMSI, to tak naprawdę miałem... Tylko jeździłem przeważnie na Berlinie. A to już było coś, już była taka gra, taki autobus, taka mapa, a gdyby teraz popatrzeć na Berlin i porównać się z fikcyjnym Szczecinem, no to... co to takiego jest, a przecież to i tak jest według mnie bardzo dobre, bardzo realne. Sam Berlin, jak zobaczyłem, zanim jeszcze grałem oczywiście w OMSI i tą grę, no to po prostu byłem zszokowany, że można tak realnie przedstawić rzeczywistość w grze. To trzeba teraz zjechać na zatoczkę. Gryfice, ulica Grotoszyńska. No a jak się patrzy na takie mapy, jakie wychodzą teraz, fikcyjny Szczecin i takie inne, no to projekt Poznań, Piechcin i Piekary Wielkopolskie, to jest taka mapa, aczkolwiek ja jej nie posiadam, ale chciałbym się w nią zaopatrzyć, chociaż właśnie dla was nagrę z niej filmik. Ale może będzie tak, że po prostu w następnym filmiku z OMSI 2, bo teraz też zacząłem nagrywać filmiki z Geometry Dash, jak ktoś to zauważył. Następny przystanek. Tak, pojawił się filmik z Geometry Dash pierwszy, ale wróćmy do OMSI i mój następny odcinek z OMSI raczej już będzie dokończenie PKM-u, pojadę linią 302, nie dokończenie, bo tam będzie jeszcze linia 3, no to pojadę 302 albo 311, bo są one jeszcze dwie mi zostały do przejechania, no i po prostu chcę je skończyć, ale zrobię to tak, że w następnym filmiku pojadę jedno, później nagram może z fikcyjnego Szczecina, może z innej mapy, sobie tutaj świat. Może z fikcyjnego Szczecina, może z innej mapy, będę tak robił na przemian. Gdy skończę PKM, po prostu będę grał fikcyjne Szczecin i tam różne inne mapy po kolei, no bo fikcyjne Szczecin to jest jednak duża mapa i tych jest sporo. No i jak najwięcej się da, tyle ile się da, tyle wam pokażę. Oj, tutaj jestem za blisko kamernika, to jeszcze sobie nie poczeka. Dobra, już chyba jest okej. W środku też muszę zapalić światło. Kiedy ten Anna ma twarzę? 2,73, proszę bardzo. Zapowiem mu przystanek. Możecie mi
mi napisać właśnie pod, w sekcji komentarzy pod tym filmikiem, jakie mi mapy polecacie do zagrania. No jeśli ktoś, no bo jest taka, są tak ostatnie jakieś V-filmy, WOMSI 2 i tak dalej, jeśli ktoś by mi polecił na przykład granie fikcyjnego Białystoku, no to od razu mówię, że nie mam tej mapy i no po prostu jej raczej nie będę miał. Nie ze względu po prostu, że nie chcę, tylko po prostu... No próbowałem już mieć, nie udało się, nie zostałem przyjęty, a jest taka zasada na tym tam forum VBKM, że... Ja to zaraz może powiem, tutaj załatwię sprawę z pasażerami, aha, ona do mnie nie wsiada. Chyba to się nie zatrzymywałem. Próbowałem tą mapę dostać, ale coś tam mi się nie udało. Ja wcale nie pamiętam dlaczego. Po prostu się nie udało. Ja mam tutaj wjechać czy tam pojechać? Nie wiem, chyba tutaj. Chyba tak. Nie udało mi się po prostu tej mapy dostać, a była taka zasada, że nie możesz chyba dwa razy, nie można z tego samego... No konta IP adres oni wiedzą, no i nie można chyba dwa razy z tego samego IP adresu stworzyć drugie konto, no bo wtedy to będzie multi konta, które są tam chyba zakazane. No także właśnie z takiej przyczyny raczej tej mapy posiadać nie będę, no chyba że, nie wiem, spróbuję jeszcze raz. Czy ja zmieniłem kierunek, czy mi po prostu nie chcą siadać? Chyba po prostu nie chcą siadać. Dobra, no to jedziemy dalej. Po prostu im nie pasuje, czekam na 289. Realne, to taka rzecz, która w realności się zdarza. Szczególnie, że ta linia 289 to jest taka ekspresowa, tam taki zawsze przegubowy, przeważnie autobusem, no to tam nie zatrzymuje się na każdej przystanku, to na pewno więcej ludzi nie jeździ niż 387 właśnie. Szczególnie o tej porze na pewno. No to także tak jak mówię, no raczej po prostu powiedziałem, że jeszcze mi tą akurat mali, że te akurat nie nagram, no bo wiem, że to jest dosyć popularne, są teraz te firmy i no to gdyby komuś przyszło, no to chyba to nie wyjdzie. No chyba, że ja się sam postaram, bo bardzo mi zależało na tym mapie, no ale niestety. Nie doczytało się regulaminu dokładnie. Czyli nie tyle się nie doczytałem, po prostu... Już nawet nie powinienem jak to było, chyba po prostu... Złe hasło dałem w pierwszym końcu, no. Odzywałem się do administratora i tak dalej, ale to nie za bardzo pomagało, także po prostu no już się poddałem. Coś nie powinniśmy się poddawać w życiu, no ale... Czy ja teraz zmieniłem przystanek? Tak, nie pamiętam. Mały ruch oczywiście, bo wieczór to mało tutaj kto jedzie po 19 takimi raczej miejscowościami małymi pod Szczecinem, to no, no to w sumie się nie dziwię, że taki mały ruch jest. Żeby tutaj nie zahaczyć krawężnik, co mi się bardzo często zdarza, bo ten zakręt jeszcze był łaskawy. Zefów ta trzęska, a ta pani znowu do mnie nie wsiada i nikt nie wysiada, no to jedziemy dalej. Chyba nikt nie wysiada. Nie, dobra. Teraz ktoś będzie wysiadał. Ale czy wsiadał, to nie wiem. Tylko, że ktoś będzie wysiadał. Oj, zwolnił trochę. No teraz nie wiem, o co pani chodzi. Zwolniłem na tym przejeździe przez tory. Także nie wiem, czego pani tutaj się wie, czeka. Którakolwiek to tutaj narzeka. A tutaj są te przejścia, to jest takich kilka przejść koło siebie. W sumie też nie wiem po co. Tak długo nie ma przejścia, nagle tutaj jest pełno tych przejść pod rząd i trzeba bardzo na nich uważać. A to taka atrakcyjność takich absurdów drogowych, które czasami w Polsce występują. Nawet jest taki program chyba na TVN Turbo. Absurdy drogowe.
Dobra, Józefów, ulica Podczaszyńskiego, tak, tutaj się zgadza. Puszczamy i wypuszczamy. Dwie panie wsiadają, dwie osoby wysiadły. Też dwie panie, jedna młodsza, druga starsza. W sumie tak samo jak tutaj. Nie bilet nie kupuję, to jedziemy, nie? Pani miała bilet. Następny. Chyba że jeszcze jeden chłopak się. Piastów, ulica jaka? Zaraz mi się. Aha, ulica Polarna. Tak bądź ciekawy. Jakie tam mają ulice w Józefowie? Czy to może nawet jest jeszcze Szczecin? Właśnie ja nie wiem, czy te wszystkie tam te miejscowości, czy to są po prostu osiedla, to są chyba po prostu inne miasteczka tam obok Szczecina. No wiadomo, nie będziemy się doszukiwać, że to są prawdziwe, to będzie mapa fikcyjna, bo to na pewno nie są, znaczy... Może niektóre są, ale po prostu one nie muszą być prawdziwe. Ta osoba, co stworzyła tą mapę, nawet tak naprawdę nie musi być ze Szczecina, no bo jeśli to jest mapa fikcyjna. Ulica Polarna i tam pani starsza wysiada. Na razie idzie mi punktualnie, ale to... Wieczór ma urok dla tego, a nie, to nie pani starsza, to już przewidziałam się. Następny przystanek, Piastów, ulica Astrów. Piastów, ulica Astrów. Teraz też będą na mnie narzekać. Tym razem nie robię. Nic nie rozumiem. Są tam jakieś dodatki chyba z tego co widziałem lub słyszałem, że po prostu są dodatki na polskie głosy w OMSI. No ja może takie będę miał, może nie, zobaczymy. Wiem, że właśnie na mapie fikcyjne Pomorze, którą, o właśnie, którą też mogę nagrać, jak skończę robić PKM. Tam właśnie są te polskie głosy. Bez żadnych dodatków, one są po prostu razem z nami. No ale są po prostu polskie głosy jako osobny dodatek do opcji 2. Ja jestem ciekawy, czy to co oni mówią w polskich głosach, czy to jest po prostu coś innego, czy to jest po prostu tłumaczenie, bo ja chętnie bym chciał Halo. Wiedzieć o co, o czym, czy oni mi tutaj przypadkiem na mnie nic takiego nie mówią. No zapewne tak. Następny przystanek. Jesięcin, ulica Aleksandrowska, 175. No właśnie, i tak jedzie. Oj, teraz samochody jadą. No i co ja zrobiłem? Oj! A teraz nic nie powiedzieli, no. To za ludzie. Jak ktoś robi źle, to oni cicho. Jak jadę poprawnie, to krzyczą na mnie. O, a tym co się stało? Aż se pauzę wezmę, no. Już za późno, ale... No tak, OMSI 2. Ale śmiesznie to wyglądało trochę. W sumie ciekawe skąd się biorą takie paki, nie? Ja to sobie dużo pozwalam, no bo wieczór jest... Aha, a tam jest przystanek. Właśnie tak jak mówiłem, że tam są polskie głosy, jestem ciekawy, czy co oni do mnie mówią. A propos właśnie fikcyjnego Pomorza, to może następna mapa, którą będę dla was nagrywał, bo tamta mapa to naprawdę chyba moja druga ulubiona mapa do OMSI 2. Naprawdę, tak fajnie się po niej jeździ, tak realnie, jeśli mówimy o polskich drogach i o wszystkim, jak to wygląda. Czapki z głów dla autora. Następny przystanek. Jesięcin, ulica Aleksandrowska, 107. 107? Chyba się zaraz zmieni. O, tam. I teraz poczekaj, teraz wam coś pokażę. 37 zagarazu. Właśnie ja, mi się od czasu do czasu takie coś pojawia. Ja nie wiem o co chodzi z tym zagarazu, bo to nawet nie jest polskie słowo. Nie wiem dlaczego te autobusy na każdej mapie co gram, nie właśnie na Ibisach to pisze. Mi się wydaje, że ja wiem, ale moglibyście mnie wesprzeć w sekcji komentarzy i na przykład mi podpowiedzieć. Mam mapę, bo właśnie to mniej więcej w tych czasach, co zacząłem grać w tej mapie, jest to mapa z Belgradu, serbska mapa. Tak też się na tym widzę. Czy ona chciała wsiąść, czy nie?
No bo poszła i zamknęłem drzwi się tam wróciła, nie no ja nie mam czasu. Była to właśnie mapa Belgradu, czyli serbska mapa. I ja zapamiętam, że tam chyba za garazu to pewnie znaczyło, że to zajezdni czy coś takiego. Albo zajezdni, nie wiem, czy jest to zajezdni. Ulica Podrzeczna. To pewnie znaczyło do zajezdni, no ale właśnie wydaje mi się, że to jest przez tą mapę, ale nie wiem jakim cudem to by mogło tutaj wpływać na OMS 2. Znaczy na mapę fikcyjnego Szczecina, no może to są właśnie takie zależności. A ja skręcam, oni mnie znowu napiszą, ja tutaj sobie wąski zakręt, tego nie lubię. No i teraz to przesadziłem. Nic nie było. Już się prostujemy. Da się taki manewr wykonać? Manewr? Da się. No. Jak się nagle zapaliło, akurat co przejeżdżałem. No właśnie, tak jak mówiłem z tą mapą, ciekawe czy to jest właśnie zależność od tej mapy, no czy po prostu coś mi się stało, bo to nie jest tylko na fikcyjnym Szczecinie, zauważyłem. Nawet na innych mapach, polskich lub nawet nie polskich, ale też nie serbskich. No i właśnie chciałbym właśnie wiedzieć, może byście mogli na to powiedzieć, czy to jest po prostu wada przez tą mapę, czy to... No bo raczej tak, no ale... Ciekawe co na to poradzić. Może ktoś wysiada, gdzie muszą minąć przystanek. Chociaż jestem punktualny, to... Nie muszę się tak śpieszyć, chociaż ja jestem uprzedzony do tych chwili na fikcyjnym Szczecinie, bo w większości z nich rozkład jest naprawdę napięty, szczególnie na linii ekspresowej 289, gdzie linia powinna być ekspresowa, to ja się tam na wszystkich przystankach nie zatrzymuję, a daję mi taki czas, gdybym przejeżdżał z pierwszego do tego drugiego najbliższego. Następny przystanek, Bartoszewo. 2 minuty. Koniec trasy. 2 minuty z przystanku na przystanek, a chyba tam jeszcze jest tak, że przecież tam tych przystanków kilka omijamy, a to 2 minuty, nie można 2 minuty, bo od jednego do drugiego powinny być minuta albo dwie, no to jak ja omijam 3-4, no to fakt, że ja jadę szybciej, ale światła i inne rzeczy mnie też obowiązują. Tam mnie po prostu dziwiło to, że ja zawsze tam jestem co najmniej 5 minut opóźnienia, jak mam, no to jest dobrze pod koniec trasy. Bywało, że jadę pusty do pętli. Tam będzie aż 16 minut postoju w tym Bartoszewie. No teraz to przesadzili. Gruba przesadzili. Nie na sobie przestawię czas, bo jadę troszeczkę na minutę szybciej, albo nawet tylko ponad, żeby nie mieć. Chociaż punktualnie mi poszło w tą stronę. Teraz mi się pojawi zaraz rozpiska, także już uprzedzam, że wy jej nie będziecie widzieć, no bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że okienka, wszystkie inne okienka oprócz tego okna z grą, po prostu mój program do nagrywania nie wychwytuje. To się da zmienić, ja postaram się to zmienić w wolnym czasie, żebyście po prostu widzieli jak to wygląda. No teraz ta ładna pętla, to i to jest, o, właśnie teraz. Wy tego nie widzicie, a ja to właśnie sobie zamykam i czytam wszędzie mam OK. Dobra. No to tak, jedziemy w drugą stronę. Na dworzec PKP Trzeszczyn. No sobie teraz też nie będziecie widzieć, to ja przestawię czas do 19.35 i tam już 45 sekund, tak na wszelki wypadek. Ktoś wsiądzie. Halo. Dzień dobry, dobry wieczór już nawet. Będzie pani po bilet? No zaraz już będę chciał odjechać, nie? Dobra. Linia numer 387. Kierunek. Dworzec PKP Trzeszczyn. Linia aglomeracyjna. Dobra, jedziemy. Wyjedziemy sobie minutę szybciej, tak żeby być na pewno na czas. Następny przystanek. Niesięcin, ulica Podrzeczna. No ja ciągle nie rozumiem tej rzeczy, bo myślę, że jak tyle jest miejsc siedzących, jedna osoba jedzie w autobusie, ona akurat stoi. No to pewnie przypadkowe
To jest na pewno, to było zaprogramowane i to po prostu tak przypadkowo wyszło chyba. No ale tak troszeczkę nie wiem, ale... Później jak jest dużo ich, to się, a później jak dużo ludzi jedzie, to się każde miejsce zabija. Sieci zwolni troszeczkę. No jak dobrze, że ten samochód jest dopiero. Dużo. Teraz aż 2 minuty no tutaj miałem zaś dojechać. To mogłem o czasie wyjechać, to się nie muszę śpieszyć. Wsiada jeden pan. Mówimy sobie tutaj powoli, więc półtorej minuty szybciej, chociaż to jest dopuszczalne, plus minus 3 jest chyba, no to... To może być troszeczkę szybciej, dla niektórych lepiej, a kto przynosi, nie odpowiedzi, ten gorzej. Nie biegnie nikt, nie idzie nikt. Ja sobie jeszcze zatwierdzę czas, może ktoś wysiądzie się, obie osoby. Taką chwileczkę czasu to mogę się w takie coś prowadzić. No ale pani, no! Come on. Guten Abend. Einen normalen Fahrschein. Ja, das ist jetzt wir im Schiff kommen. Wir halt wir. Nee, also ich habe da jetzt einen falschen Fahrschein bekommen. Złej? Oj, przepraszam. No już mam 2 minuty tego śpieszenia. Następny przystanek 10 ulica Obiegowa. 10 ulica Obiegowa. Naprawdę te wszystkie tereny, ta ulica, ta roślina naprawdę piękne, piękne. Bardzo na... Jeszcze jak się patrzą na taką fajną, czystą drogę bez dziur, pustą, gdzie sobie można przyspieszyć. Wow, przez chwilę byłem. Dziwne odczucia, jak zobaczyłem ten samochód. Chociaż wiedziałem, że to jest parking, no bo jeździłem. Nie jest pierwszy lub nawet drugi raz, kiedy jadę. Jednak się udało wiele. I a myślałem, że robię co mogę. Zaraz takim wąskim korytarzem, jednokierunkową uliczką będziemy też to fajnie się prezentuje. Ale nie rozpędzajmy. Teraz na mnie krzyczą chyba. Nie udało się. A my sobie wyhamowaliśmy bezpiecznie. Dobra, zobaczmy, czy ktoś będzie kupował bilet, czy nie. Chyba bilet. Oj, prawie bym ją przyciął. Przepraszam bardzo, żyje pani. Dziękuję. Szybko? Jaki krótki przystanek, to tak, bo tam cię no stamtąd to... A przy okazji, żeby jeszcze ludzie mieli lepiej, można też to zrobić. Dla mnie przystanek. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Następny przystanek 10 ulica Aleksandrowska 175. Tutaj trzeba uważać na te zakręty. Mówię, uważaj, że jak szybko. Wow, der fährt, der ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Ah, lol. Nie wiem jak jeździł, nie chcecie szybciej w domu być, czy co? Teraz mi mówisz, kiedy ja chcę jechać.
Jeszcze 10. Danke. Proszę bardzo, dziękuję. Wyjeżdżamy z przystanku, nic nie jedzie. Mamy kolegę ze zmiany. Następny przystanek Jastrów, ulica Astrów. Ale ładnie, no jak teraz się nawet spojrzy na te pola tutaj z boku, to naprawdę wszystko wygląda realistycznie, realistycznie, moje wielkie są odbyte. Biała droga się po prostu nie wczytała. No już w tą stronę o wiele więcej ludzi jedzie z tego, co widzę. Może to na ten dworzec w Trzeszczynie. Dworzec. Pani tyłem, tyłem. Szybko naprawdę jadę. Teraz dużo ludzi wsiada, ale wsiadają, wysiadają w miarę szybko. Szybkim tempem. Teraz będzie wolniej. Następny przystanek. Zobaczymy, jak się udaje podjechać. Nie no, fajnie, spoko, udało się. Myślałem, że będzie po prostu ciężej podjechać. A ona tutaj ciągle, tylko że teraz jedna pani w tym punkcie. No ciekawe, jak to się dzieje. Tam po prostu ma taki wystający krawężnik i ona chyba po prostu zgłupiała. No po prostu gra w tym momencie zgłupiała, bo nawet nie jest ciągły krawężnik. No i to chyba tak naprawdę było przyczyną tego, czemu tamta pani tak wariowała. Zatrzymamy się. To jest Piastów, ulica Astrów. Ja jeszcze zobaczę, gdzie mamy. Piastów, myślałem, że to już połowa, jeszcze nie, jeszcze 12 minut. 2,70. Danke. Ja jeszcze zobaczę ile. Ja jeszcze sobie szybciutko sprawdzę. No już 32 minuty to się muszę poświęcić. Nie przeszedłem, że tyle zajdzie szczerze. Znaczy tak, nie no, 32 minuty tak. Ale też w sumie no, dwie strony to tak. Następny przystanek. No ale teraz się pośpieszymy, żeby około 45 minut, a może by po prostu was nie przynudzić, no bo mój pierwszy filmik był wyjątkowo długi. No ale tak jak mówię, chciałem pojechać linią w dwie strony, już nie chciałem odkładać tego na dwa osobne odcinki, chciałem pojechać w dwie strony. No może na fikcyjny szczytnik mi długi liniami jak 159, 178, 289, albo będę jechał w jedną stronę i po prostu tyle, albo będę nagrywał w dwie strony, bo jeden odcinek to w przypadku linii na przykład 159 zeszłoby półtorej godziny. Jeszcze doliczałem wszystkie czasy w tą, we w tą, przerwy, nie przerwy, no godzin, prawie, no blisko dwóch godzin mógł taki filmik zejść. No to jest chyba stanowczo za długo. Także chyba to, bo chyba po prostu sobie będę rozdzielał na dwa filmiki, albo po prostu nagram tylko jeden. Ulica Tatrzańska. Tutaj będziemy skręcać. A, tutaj będzie tyle tych przejść na raz. Przejść dla pieszych. Zapanujemy sobie ładnie, nic nie będzie. Mały ruch, fajnie się o takiej porze jedzie. I nawet przy mniejszym ruchu, no bo wybrałem mniejszy ruch oczywiście na taką godzinę. Gra ładnie chodzi. Tak, to jest prawda, OMSI 2 chodzi. Im mniejszy ruch, tym ładnie. Im mniej tych samochodów, cześć. Im mniej tych samochodów, tym gra płynniej chodzi. A szkoda, że tak jest. Tak to by sobie było można tak się pobawić. Tak już naprawdę radykalnie, tak w realia, stać w korkach po 20 minut. Mieć opóźnienie, szybko nadrabiać i to już naprawdę było realne, na przykład w takich wielkich miastach. Także to by fajnie wyglądało. A wiecie co, tak szczerze mówiąc, w OMSI 2 brakuje mi takiej mapy polskiej z takiego dużego miasta, na przykład jak Warszawa, oczywiście są, ale mi brakuje takiej mapy, wiem, że to na pewno by była ciężka mapa, tak mi się przynajmniej wydaje. Przystanek, Augustów, ulica Zarzeczna.
Wydaje mi się, że to by była po prostu ciężka mapa, gdyby na jednej mapie, gdyby po prostu mapa była zrobiona, chodzi mi o to, że mi brakuje takiej mapy, co przedstawia miasto, ale nie tak jak takie mniejsze projekty w Warszawie, tylko sporo lin i taka po prostu aglomeracja, że tak w centrum Warszawy jeżdżą czy coś takiego. Ja po prostu mówię, że ciekawie by było, ale na pewno, no może się kiedyś coś takiego ukaże, w sumie były tam Gladbeck, Hamburg, ale to wszystko były płatne lub niemieckie dodatki, z których już tłumaczyłem w poprzednim odcinku, że raczej filmiku na moim kanale nie będzie. No, Gladbecku na pewno Hamburg, zależy. Gladbeck jest tak ciężki, że mi bez nagrywania tam autobus potrafi różne rzeczy robić i nie no. Ale mogłeś przecież wsiąść tutaj, a nie przez cały autobus. Ich hätte gerne einmal Schüler. Ich glaube, Sie haben mir da was Falsches gegeben. Ale czego Hallo, Sie haben mir was Falsches gegeben. To też nie ten. O jest. Właśnie brakuje mi takiej map, a kto wie, może ja sam kiedyś taką zrobię. Nie no, na chyba raczej nie, ja nie mam dobrych. No ale kto wie, może po prostu kiedyś tak się rozwinę Zombie 2, że mapy. No nie wiadomo, to jeszcze daleka przyszłość. Brakuje właśnie takiej, mówię, brakuje mi takiej mapy, na przykład Warszawy, Krakowa, takiej w centrum miasta. Tak jak nawet widzimy Szczecin, no to też wszystko idziemy w takich obszarach. Tylko ja sobie to wyobrażam. Polskie oczywiście mapy zagraniczne chyba są takie. Ja sobie to teraz wyobrażam. Była naprawdę szybka. Było szybko, szybko, ptaki. Sobie to wyobrażam, jaka to by musiała być po pierwsze ciężka robota, jeśli chociaż trochę realnie by się chciało to dotrzymać. Nie mówisz całkowicie, tam chociaż niektóre budynki realnie jest ze wszystkimi teksturami. Wszystkie rozkłady, wszystkie liny, żeby tych lin było tam trochę w tym centrum. Taka aglomeracja, to by było po prostu coś niesamowitego do posiadania, do grania. Niesamowite by po prostu było mieć coś takiego. Tylko teraz sobie wyobrażam, jakie to by było, jaka to by była, jaka to mogłaby być w sumie ciężka mapa. Chyba tam mam jechać. Kiedyś tutaj pojechałem źle, pamiętam. Nie no, teraz przesadziłem z prędkości. Tak szybko się przesadziłem, przepraszam. Teraz mówiliście na rzekę, mówiliście na rzekę. Nie wysiada. Właśnie fajnie się takim wieczorkiem jeździ jako kierowca. No chyba, że ktoś lubi jeździć długo autobusem. Znaczy jako kierowca też tak fajnie jedzie, na pewno wie ktoś chce, żeby ktoś jeździ tak naprawdę. No chyba, że ktoś jest taki jak ja, jak byłem mniejszy. Przyznam się wam do czegoś, że po prostu ja lubiłem, jak jedzie dużo ludzi, ja lubiłem, jak były korki, ja lubiłem, jak było wszystko. Mam po prostu chciałem tym autobusem jechać jak najdłużej, ale nie wiem, czy... Nie wiem, na pewno jest bardzo mało takich ludzi. Teraz ostatnio rzadziej jeżdżę autobusami, szczególnie tak jak mówię, że ja mieszkam w Anglii. No gdybym jeszcze mieszkał w Londynie, bo mieszkałem przez rok, no to jeszcze tutaj w mojej tutaj dzielnicy, no na mieście raczej, no to tak średnio, to z takimi porządnymi autobusami, porządnymi trasami. Drogie to, a w Londynie miałem to darmo jako uczeń, tylko za pociągi. Następny przystanek, Gliwice, ulica Juchasowa. Autobusy i tramwaje były za darmo, także to było fajne, ale tutaj już, tutaj gdzie teraz mieszkam, no to nie, tutaj już nie ma za darmo, trzeba płacić i to wcale nie tanio. Wcale nie tanio, tak naprawdę bardzo to drogo wychodzi. Gdyby się to wszystko przeliczyło, także...
jeszcze mniej. Właśnie ze względu na koszty, ze względu na to wszystko. No i na czas. Bo taka podróż. No czasami sobie po prostu robię takie wycieczki do Londynu, że jadę tam pociągiem jakimś do centralnego Londynu i sobie tam jeżdżę tymi przeważnie piętrowymi autobusami. Chociaż zdarza się, że nie są one piętrowe. Ja was na chwilę przepraszam. Już jestem. Już tutaj chciał wysiąść, już wszystko zrobiłem. Następny przystanek. Trzeszczyn pamiętowej na żądanie. Czy ja teraz mam wszystkie przystanki? Dobrze, was się pogubiłem. Właśnie nie, chyba zapomniałem przez długi czas. A nie, to one były do przodu. Juhasowa, dobra, Juhasowa, wow, tak pośpieszyłem się teraz tymi przystankami, bo przewinęłam aż do dworca, tutaj jeszcze kilka ich jest. A, teraz się będzie coś wczytywać, to wy pewnie nie widzicie tego, to są to okienko. Tak, tylko chwileczkę pewnie się zatrzymałem. Tam się po prostu wczytywało, to coś tam mam, tak. Sobie zapomniałem. Aha, tutaj trzeba na taką fajną zatoczkę wjechać, to jest bardzo dziurawa. Chociaż te dziury, widzicie te dziury wszystkie, WOMSI 2, też mnie to dziwi. Tak jak na przykład też jest na fikcyjnym szczycie, są po prostu takie łaty na druku. Wydaje mi się, że to jest po prostu zrobione, nie żeby to tak wyglądało, tylko dlatego efektu, że się jedzie po druku lub po takiej kostce. No bo przecież tak naprawdę to w realnym świecie, no to takich dziur, takich łat już nawet nie ma na... Tylko po prostu efekt trzęsienia jest z tego oto podłoża, bo myślę, że ona aż takie wielkie nie jest. I zapewne dlatego są te dziury, bo po prostu efekt. Bo to tak dziwnie wygląda, że na drugi, żeby były dziury, nie? Lub na takiej kostce. Aj, pani chciała bilet. Dobra, tutaj mną wyboje, tutaj tu padł. Pani chciała wziąć pędzę, żeby on tu ciebie. Oj nie, Jezu, teraz ona ode mnie chce bilet. Was ist denn jetzt hier? Dobra, ja jadę w ciemno. No nie mogę. No, dobrze, że się pora. Czy pani nie widzi, że tutaj jedzie autobus? Ja powinien sobie nie pokazać, ale... Nie, to pani poczeka do przystanku. A się uchylała. Nie, no to już pani poczeka do przystanku, bo nie będę narażał życia i zdrowia ludzi, żeby pani miała bilet. Proszę pani, bilety za odliczoną kwotę i w czasie postoju pojazdu. Proszę pani, tylko czeka na 30 groszy. 30 groszy jeszcze czeka. Jeszcze pani? Dobra, to pani już czeka do przystanku. Okay, czy biletu jej nie dałem? Nie wiem. Zaraz, chwila. Ich hab verliehen zu wenig Rückgeld erhalten. Się odrywa do pasażerów komunikacji miejskiej. Ich hab verliehen zu wenig Rückgeld erhalten. Naprawdę, ona jest tak upierdliwa. Entschuldigen Sie? Was ist denn nun? Na 10 groszy czekała. No nie no, tyle ile też się należy, tyle trzeba dać, ale to z jednej strony to takie absurd, nie, że tyle gadania o 10 groszy do... A myślę, że dojeżdżamy do stacji. Trzeszczyn, ulica Dziewiarska. Coś tam się trzeszczyn, też. My już dojeżdżamy do końca. Aż mi zachrypło w gardle od tego mówienia. No, 45 minut, 40 minut, dobre. Filmik już trwa. Dobra, zatrzymajmy się tylko bezpiecznie, łagodnie, bez tutaj narwania. Zamykamy.
No, udało mi się cały kurs bez opóźnienia, tylko dlatego, że chyba wieczorem jest mniejszy lub mniej ludzi. Pozwoliłem sobie na szybsze prędkości w pewnych miejscach. Wykręcimy. I teraz już podjeżdżamy tutaj. Na przystanek dla wysiadających. Dobra, otwieramy drzwi. Ja już ten silnik tutaj wyłączę. Ja może po prostu przekażę ten. Żeby było realnie, ja po prostu przekażę ten autobus dla innego kierowcy. No to tak. Ja już dzisiaj będę się z wami żegnał. Zapraszam oczywiście na następny filmik, który pojawi się, myślę, że szybko po świętach. Następny oczywiście filmik na geometrię graczną, bo tak będę się starał na zmianę je nagrywać. Tak jak mówiłem, jeszcze może będą filmiki z PlayStation 4, z FIFA, ale to tak jak mówię, to jest oczywiście kwestia czasu. Także dziękuję wam za spędzony czas ze mną, dziękuję, że mogliście spędzić te 46,5 minut ze mną. Na razie, dzięki wam.